Panie pośle, czyli pan, nawiązując jeszcze do Ursuli von der Leyen, stanąłby w jej obronie w tej sytuacji, w momencie, kiedy jest atakowana? Generalnie nie, to znaczy oczywiście jeżeli jest atakowana za to, że przyznaje Polsce prawo do kredytu, który Polska zaciągnęła i który spłaca, no to w tym sensie jest atakowana nieuczciwie, natomiast ona sama doprowadziła do tej sytuacji, dlatego że od lat wpisywała się w nagonkę na Polskę pod tytułem taką rasistowską, że Polsce wolno mniej niż innym państwom. No i dzisiaj trzeba za to, i dzisiaj ma tego konsekwencje.